wy. Dziś wymienimy olej w picie. Siemanko moi drodzy. Dzisiaj wymienimy olej w picie, ale zrobimy to zgodnie z instrukcją, którą tutaj mam od MRF-ka. I oprócz jeszcze tego, że wymienimy olej, sprawdzimy działanie od tego magnesu neodymowego, który tutaj przyczepiłem do tej śruby spustu oleju i który miał za zadanie ściągać opiłki. Nie wiem, czy to się uda jak w jakikolwiek sposób sprawdzić, czy ten magnes zadziałał, no ale teoretycznie śruba się powinna trochę namagnesować i przez to olej powinien troszeczkę spłynąć. Więc moi drodzy, pierwszy punkt, rozgrzać pita, rozgrzać go do temperatury, nie wiem jakiej, do takiej pracy silnika, czyli już ma być grubo rozgrzany każdy element tutaj silniczka. Mogę go cały czas dotykać ręką, także tutaj jeżeli chodzi o ten, o tą pokrywę, no wiadomo, tutaj cylinder już jest tak rozgrzany, że go raczej ręką nie dotknę. Więc moi drodzy, rozgrzewamy pita i czekamy około 3 minut na to, aż olej spłynie i przestanie, jakby to tutaj ładnie jest napisane, cyrkulować. W tym czasie dobierzemy odpowiednią nasadkę, a prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, w tym wypadku jest to klucz 17. Tak jest. Klucz 17. I wypadałoby też, moi drodzy, sprawdzić, w którą stronę się odkręca, a w którą zakręca, żeby nie przekręcić gwintu. Bo jeżeli ktoś nie ma wprawy, to może mieć z tym problem. Dobra, czekamy kilka minutek i będziemy odkręcać tą zacną śrubę. Już mam, moi drodzy, grzechotkę dobraną. Nie, motocykl musi stać oczywiście na płaskim podłożu. Ja wiem, że to dla niektórych mogą być rzeczy oczywiste, ale żeby to zrobić zgodnie ze sztuką, to nagramy to do internetu. Moi drodzy, już mamy. O kurde. Żebym nie w tą stronę kręcił. Oczywiście, że nie. Także o, mamy ten temat już prawie odkręcony. Teraz, żeby jak najmniej się upierdzielić w oleju, i tutaj wam zrobić jak najlepszy kadr, ale chyba będzie widać elegancko, jak ciśnie olej gorący. A jeszcze warto przed tą całą operacją odkręcić po prostu wlew oleju, wydmuchując twarzą tutaj ewentualne pozostałości jakiegoś piachu. Pyk. Niech nastąpi ta wiekopomna chwila i mi się uda to odkręcić bez brudzenia łapy, to będzie super. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze, już leci. Jest! Udało się. Zobaczcie, troszeczkę ten olej sprasowany jest chyba. Bandzior, nie przeszkadzaj. No czarny, czarny olej. Typowo widać, że nie miał łatwego życia. Teraz trudno powiedzieć, na... Tutaj zobaczcie. Nie ma żadnych opiłków, także chyba ten magnesik tak zadziałał. 2 na 10, bandzior nie pij tego. I temat prosty. Moi drodzy, czekamy, aż olej spłynie całkowicie. Można pobujać motocyklem w lewo, w prawo. Trochę przechylić na lewo, czy tam na prawo, później na lewo. Niech leci. Zleciał, moi drodzy, ten olej. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda w słoiku przezroczystym. Wkręcamy śrubę z pustu oleju, pamiętając, że powinniśmy wymienić tą podkładkę uszczelniającą, ale oczywiście, kto to robi? Na pewno nikt, albo niewielu. I kolejny temat jest taki,
że dokręcamy tą śrubę dokładnie z momentem obrotowym 20 20 lub od 20 do 25 Nm. Także pamiętajcie, żeby to zrobić z tym dokładnym Nm, bo inaczej to wiecie. O, to by było na tyle. Instalujemy z powrotem, a przed tym jeszcze przetrzemy ewentualnie z resztek jakiegoś oleju, który mógł tutaj się po prostu wypocić przy przykręcaniu. Ten magnesik ląduje z powrotem na swoim miejscu, żeby pełnić tę rolę ściągania tych opiłków. Moi drodzy, kolejny etap to jest oliwka. W moim przypadku jest to coś takiego z takimi oto znaczkami jakości. Spełnia to jakby potrzeby bajka. To, że kupuję, znaczy to, że mam kilka maszyn na taki olej, to kupuję większej bańce, żeby było trochę taniej. O, są oleje, wiadomo, olejach można nagrać kolejny odcinek, cały referat napisać, ale nie o to chodzi. Moi drodzy, taka puszka, właściwie puszka, butelka po Passacie jest idealnym rozwiązaniem do odmierzenia odpowiedniej ilości oliwki. Ona mieści mniej więcej 200, 750 ml oleju, a to jest właśnie idealna ilość, która mieści się w pitbajku. Także jeżeli nie chcemy tak sobie strzelać, dolewamy do pełna praktycznie i mamy pewność, że jest mniej więcej 750 ml. Oczywiście po wlaniu tej ilości tego oleju musimy sprawdzić potem, czy rzeczywiście poziom oleju jest odpowiadający naszym wymaganiom. Dobra, nie pozostało nam nic innego jak zgrabnie wlać to do silnika. I tu się pojawia pewien problem. Bo wiecie jak jest, zazwyczaj ciężko jest zgrabnie to wlać do silnika. Może by się przydał lejek, ale nie będzie lipy. Ja tutaj nie wściemniam. Nie robię z siebie nie wiadomo kogo. Dlatego spróbujemy to wlać na wizji i niczego nie polać. Ale już wiem, że będzie ciężko, bo jest za pełno nalane. I co? Może jednak lejek? Nie no, z lejka też poleję. Trzymajcie kciuki. O, tylko trochę wylałem. Tylko trochę. Akurat tak się składa, że wszystko zlewa się do michy. Ale moi drodzy, nie ma dużych strat. Także elegancko. Stanowczo w tej operacji przydałby się lejek, ale powiem wam, że nie chciało mi się go szukać, a i tak się jakoś udało to całkiem zgrabnie wlać. O, i takim sposobem zalałem silnik, ale również wlałem olej do środka. Teraz zaaplikujemy bagnecik. Patrząc wcześniej, czy nie jest niczym upierdzielony, no nie jest. Zakręcamy i cała sztuka, moi drodzy. Napiszcie w komentarzach, jaki wy stosujecie olej do pita. Ja tutaj wam powiem, że wymieniłem go przy 14 motogodzinach. Nie pamiętam, co ile motogodzin się powinno go wymieniać, no ale wiadomo, czym częściej, tym lepiej. Czasami jak się jeździ na jakieś ciężkie upalanie, to nawet można co wyjazd wymienić olej, też nie będzie źle. A nawet bardzo dobrze. I tak, moi drodzy, teraz tylko odpalamy go, czekamy aż 5 minut pochodzi, następnie włączymy silnik, poczekamy kilka minut, aż olej spłynie, sprawdzimy poziom oleju,
czy nie ma jakiegoś wycieku tam na dole i po robocie. I cała to robota. Zaraz odpalimy jeszcze, zobaczymy jak ta maszyna chodzi. Jak ta maszyna chodzi na nowym oleju. Ale przed tym wezmę tą Michę. Pomógłbym w niej za chwilę utopić trampka. Dobra, odpalę go, ale poza wizją, bo jestem niecenzurowanie. Mam niecenzuralne ubranie. Dobra, odpalę go przy was. Niech wam będzie. Już teraz odłożę. Teraz zauważyłem, że tu mi się szpilka odkręciła, tumika. Cholera. Ale dobra. Moi drodzy, czekamy teraz parę minut, aż ten olej spłynie i sprawdzimy poziom oleju. I będzie gitarka. Moi drodzy, w międzyczasie przelałem tutaj oliwkę. Brudny paluch. No nie widać za wiele. No jest spracowane, ale zobaczcie, tu za dużo opiłków nie ma. Coś tam jest jakieś pojedyncze. Nawet jestem zadowolony z wyglądu tego oleju. No zapracowany jest, no bo go trochę przyciorałem. Faktycznie parę razy. Ale nie ma tragedii. Dobra. Teraz za chwilę spojrzymy na ten poziom oleju. I minęło kilka minut. Czas sprawdzić poziom oleju. Moi drodzy, nie dajcie się wrabiać w jakieś super drogie oleje, bo nie, to jest moja opinia oczywiście, ale słuchajcie, to są silniki z lat 70. i naprawdę, czy nawet wcześniejsze, nie, no chyba 70, 80, coś takiego. Troszeczkę wkręcamy, także nie musi to być jakaś płynna technologia, wystarczy, żeby był olej i żeby był odpowiednio często zmieniany. O, widzicie? Jest trochę za mało. Ale stoi krzywo. Gdybym go przechylił, bo stoi na stopce teraz. Jak sprawdzamy poziom oleju, odrobinę wkręcamy według instrukcji na płasko, żeby stał. I gitarka. I wyciągamy. No i teraz tak jakby poziom oleju stał się prawidłowy. Tak. Odrobinę wleję dla pewności jeszcze, ale taką kapkę naprawdę. I gitarka. I moi drodzy, koniec tego filmu. Dajcie lajka, napiszcie jakiś komentarz. Informuję, że będą się pokazywać różne filmiki z innych tematów, nie tylko bajkowych, bo no bo tak sobie wymyśliłem. Może was zainteresuje jakimiś pszczołami, jakimiś komputerami. Po prostu nie ma sensu rozbudować kolejnych kanałów, skoro mój kanał, moje życie. I tyle. I zapraszam was do oglądania, komentowania. W planach jest blog. Karol będzie pisał bloga o życiu, o różnych tematach związanych
ogólnie tam z elektroniką i z wyborami. To będzie forma, troszeczkę będę pisał o jakimś tam stresie, bo chcę się nauczyć po prostu pisać. I tyle, moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że ten poradnik wymiany oleju wam się spodobał. Pozdrawiam was serdecznie. O kurde. Teraz jeszcze patrzę, że kapciura złapałem. Ale dojechałem ostatnio pita. Także mamy temat na kolejny odcinek. Trzymajcie się, lóweczka.